Cześć, to Madzie, witajcie w grze The Medium. Słuchajcie, po ostatnim odcinku zmniejszyłam troszeczkę głośność muzyki, żeby bardziej było słychać dialogi. I cóż, i chyba tyle ze zmian. Co więcej, co mówiłam w poprzednim odcinku, że sprawdzę kwestię daty tej gazety i wydarzeń, które się tam odbywały. I faktycznie 1 listopada 1999 roku było zamknięcie tej kopalni. No, gazeta była z 5 listopada, no to parę dni później dostaliśmy informację. No, w każdym razie jest to autentyczne. Dobrze, my teraz tutaj z Mariną przyjechaliśmy do tego ośrodka wypoczynkowego. Tutaj ktoś do nas dzwonił. Zaraz zobaczymy, co tutaj się mogło wydarzyć i po co my tu przyjechaliśmy. No, dowiedzieć się w sumie, nie? No, a ja Was zapraszam na G2. Link macie w opisie filmu. Jako tako, właśnie nie widzę tu nikogo, choć zobaczymy, co tu dadzą. Przejdź przez bramę, pozdrowienia z Niwy. O, jest, mogę to przeczytać. Pozdrowienia z Niwy, spodobałoby Ci się tutaj, moja droga. Wspaniała świetlica dla dzieci i bezpłatne zajęcia plastyczne. Rodzinna atmosfera. A hotel jest ogromny. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Chciałbym, żebyście tu byli. Tęsknię F. F, do nas dzwonił niby Tomasz. Niby Tomasz. Dobra, tu są pocztówki nadzorcy, tu są zdjęcia. Zdjęć chyba jeszcze nie mamy z tego, co widzę. Przedmiotów przy sobie też nie mamy. Okej. Okay. Tutaj chyba już nic więcej nas nie czeka. Zaraz zobaczymy. Tutaj nie przejdę. Tędy da radę? Nie. Aha, czyli ja sobie tutaj po prostu weszłam, bo tutaj coś dowali, a przez bramę powinnam przejść tędy. No tak, logiczne. Zaraz, tędy raczej nie wskoczymy. Ale tutaj, patrzcie, ten chodnik po lewej jest tak dość wyeksponowany. Więc być może tędy. Da radę tu. No, to nasza postać jeszcze wspinać się może. No, dajesz maleńka. No, przeszłam przez bramę, co dalej? W głąb ośrodka. No, tak powiem wam, sielsko-polsko tu. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. No, ja powiem wam, ostatnio gdzieś trafiłam na recenzję książki właśnie o jakimś mordercy ze Śląska, nie? Z chęcią sobie ją przeczytam. Że w naszym kraju takie rzeczy... Dobra, jak coś, to możemy wrócić z tego, co widzę. Tu tak jakby w lewo i w prawo. Ale dobra, postać zdecydowała, że w prawo. Czy ktoś tu jest? A piłeczka gdzie? No właśnie miałam się pytać. Są ślady. Miałam się właśnie pytać, słuchajcie, czy to nie ktoś z innego świata, z innego wymiaru. I patrzcie, teraz możemy mieć widzenie cały czas, jak chodzimy. Bo w domu jeszcze tam w zakładzie u Jacka nie mogliśmy. Bo próbowałam, a nie dawało rady. Więc tutaj możemy. Czy tylko mnie niepokoją takie małe stópki? Czy ja mogę... Oczekajcie, mi palców braknie. Teraz zacznę jak Aga. O, tu coś jest. Czekajcie. T plus K68. No nic. To tak, gdzie dalej te nasze stópki prowadzą? Tam. Że ja nie muszę cały czas tego widzieć, co? Wystarczy, że ja sobie co jakiś czas to odpalę, jak nie będę wiedziała, gdzie iść. O, dobrze, idziemy. Czy mamy iść tam, tam, tam? Tak. A czekajcie, wróć.
Popatrzcie, tu jest rączka na tym, na drzewie. Myślałam, że mogę coś z tą rączką zrobić, ale... Widocznie rączkę nie chcę być macana. Teraz... O! Gdzieś doszliśmy. No jest jakaś tablica, więc pewnie będziemy mogli ją przeczytać. Looks like an old port. Might be my way in. Dobra. Uwaga, w związku z odkryciem szczątków ludzkich, prace renowacyjne zostały wstrzymane do chwili zakończenia planowanych badań archeologicznych. Dobrze. Czy ja tu coś... a to było otwarte od razu? To naprawdę to było od razu otwarte, czy ja nie przyuważyłam? Czekajcie, chcę jeszcze zobaczyć. A nie, tutaj chyba raczej nic nie ma. Weź jeszcze kawałeczek tu podejść. Coś dla mnie? Coś, gdzieś? Ja mogę? Nie mogę. Dobra, to idziemy do tego otwartego, co widocznie było otwarte od razu, a ja nie przyuważyłam. Aż sobie będę musiała po nagraniu sprawdzić. Bo mi się wydaje, że tutaj ta brama była zamknięta, a jak czytałam, to się musiała otworzyć sama. Dobra, chodźmy, wejdźmy. Something happened here. Jezu, bałabym się tych drutów. Może kwestia tego, że kiedyś się na takiego druta nadziałam po prostu. Co się dzieje? Czy my mamy teraz Aha! The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Właśnie miałam powiedzieć, że skoro tutaj znaleziono ludzkie szczątki, to właśnie nasza Marianka może tutaj coś czuć, coś widzieć. Dobra, tam w normalnym świecie nie przejdę, a jak podejdę bliżej do przodu, teraz w tym momencie jak widzę... Czekajcie, jeszcze? Nie mogę tego wziąć. W normalnym świecie, tak jak widzę, to... Znaczy, w normalnym właśnie, musimy się skupiać na świecie tym po prawej w tym momencie. Dobra, w sumie tam mamy przejście, nie będę się tam depchała. Okej. I teraz tak. Tu. Dead. Like everything else in this place. Aha, czyli musimy przejść na świat duchów. Ale w świecie duchów nic nie mogę zrobić. Wstecz. Nie, no nie możemy tu. Dobra, wstecz. Zaraz pochodzę, to zobaczymy, co tu dają. Tutaj chyba przejść tak. A nie, da się radę tu przejść. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. Coś jest. Ktoś nowy. I jest ta piłeczka, patrzcie. No. Okej, okay. Tam jeszcze w drugą stronę korytarza możemy przejść. Tak teraz patrzę, u której z dziewczyn to chlupocze. W ogóle mi to w tym momencie przypomina strasznie Diana Sisters. Nie wiem, czy graliście, tam też było przerzucanie się między siostrami. Light can linger, lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Naprawdę masz porę na gadanie. Jak ja się tu boję, że można się zwalić do tej dziury, a ty co teraz rozmawiasz? Aha, to jest już pewnie powrót. Tego nie klikam, a to? As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering. Nam się ta krączka ładuje, patrzcie. Or maybe just glad to be done with this world. Dobra, chyba już się naładowaliśmy w pełni, chyba więcej nie mogę. Cała rączka mi się świeci. Tutaj chodź, wracamy. W
sumie trudno mi orzec, który z tych światów bardziej mi się podoba, wiecie? W tym momencie. Dobrze, i coś mi mówi, że skoro mamy tą rąsię naładowaną, to możemy wrócić tu, gdzie myśmy byli i w świecie duchów to kurumysło tam... O! Patrzcie. Wciśnij przyczynę spacji, by naładować duchowe uderzenie, puśćcie, by je wyzwolić. I na to? Okej. Okay. Dobrze, Marianko, tylko... Aha. Aha, czyli to już uruchomiliśmy, mam rozumieć. Nie to chciałam. Czyli to jest uruchomione, tak? I możemy już tu przejść? Zaraz zobaczymy. Tak. Tutaj mogliśmy przejść. Okej, okay, znowu nami zachybotało. Jesteśmy już sami. Dobrze. Ale to jest dziwne, takie niespotykane. Existing in two worlds, but never really living in either. W sumie powiedziała to, co ja myślałam, tak poniekąd. Dobra, zmarzłeś troszkę? Chodź, podbiegniemy. To tutaj tak ci chlupocze. Co tu napisali? Uwaga, zagrożenie pożarowe. No, skoro tak mówicie... Patrząc na to, że strasznie chlupocze nam pod stopami, jak biegałem, przynajmniej tam dalej tak chlupotało. Nie wiem, czy ten pożar taki faktyczny, może ktoś to zostawił dawno, dawno temu i zapomniał. Dobrze, a teraz takie pytanie. Dobrze, właśnie, nasze małe stópki tu są, tylko teraz właśnie, gdzie te stópki idą? Tu nic nie ma takiej jakby... A jest! Patrz! Jej, jelonek! Biedactwo! No dobra, chyba nic mu nie możemy tu pomóc już, więc chodźmy na lewo. Jezu, Antidon mi się przypomniał, matko. Jak człowiek gra w tyle horrorów, zawsze w każdym znajdzie nawiązanie do innego, chociażby krzywa gałąź czy martwy jeleń. Dobra, są te nasze stópki. Ej, ale stópków nie ma, wiecie? Więc nie wiem, czy my dobrze idziemy. Jak się zgubimy, to nas może wyprowadzą w pole, nie wiem, zobaczymy. Jakiś konar jest, ale tam coś dalej widać, widzicie? Więc chyba dobrze poszliśmy. Jest ośrodek wypoczynkowy Niwa. Czy znowu nas przenosi? Znaczy przenosi to źle powiedziane, raczej rozdziela. Nie, w tym przypadku nas przeniosło. Akurat nas przeniosło. Ja wiem, tam jest brama do innych światów. A, tam są jakieś strzałki. A czekajcie, stópki? Są stópki. Tu są stópki, czyli stópki prowadzą nas do środka. A zobaczmy, czy budka telefoniczna działa. Oj! Dostań się do wnętrza hotelu. Zadzwoni, może mnie wpuszczą. Ej! Ale ja żartowałam z tym telefonem. Czemu on dzwoni? Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Okay. Było to dziwne. The objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. No, to jest już grube, co tutaj się dzieje, naprawdę. Dobra, zobaczmy, czy my tędy możemy wejść do tego ośrodka. Tu teoretycznie są drzwi wejściowe. A mówię teoretycznie, bo przeważnie są takie drzwi zamknięte. No właśnie, na kłódkę, na łańcuch, na wszystko.
Hello? Anybody in there? Jezu, dreszcze aż mi przeszły. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Zapewne. Tutaj coś jakoś którędyś. Te, słuchajcie, o te obrazki mnie intrygują. A to? Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Ot. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Tak, tak. A? Smutka? Kto to smutka? Czekajcie, to są te stópki. Może za tymi stópkoma pójdę? Zaraz, to tam na lewo bardziej? Tak, tu na lewo widzę, że jest jeszcze stópka. Halo, ale tędy już nic nie widzę. Dobra, zbiegnij. Nie no, tutaj stópków nie ma już znowu. Tu jest jedna jakaś. Stópki jakoś się dziwnie gubią. No nic, pobiegajmy tutaj w koło tego całego ośrodka. Może coś się tutaj znajdzie. Czymś zastąpić... Co, jeszcze raz mogę ten? Ale to mi nic już nie da. To już byliśmy. Tu byliśmy, tu nie. Czekajcie. O, tu są obrazki. Patrzcie, tam nam skieruje w tamtą stronę. O, są strzałki. Super, dobrze, że twórcy nie zostawili nas na pastwę losu. Wiecie, że... A, łaź sobie po tym lesie, znajduj krzaki i zobaczymy. Ej, gramy w klasy? Aha, ktoś tu grał. Dobrze, tylko tak, gdzie są jeszcze strzałki jakieś? Czy jest tu jeszcze coś? Tu są zwalone kłody. Chociaż pod zwalonymi kłodami da radę. No ale tu nic więcej nam tu nie daje. Zaraz, dojdę może gdzieś bliżej. Coś mi się zaświeci. Chodźcie, spróbujemy, może uda nam się przez to przeskoczyć. Nie, nasza postać tu nie skacze. Patrzę, że właśnie może jaka zwalona kłoda. Jak się wcześniej tutaj dobrze nie przyjrzałam, co prawda tam nas te obrazki kierowały, tylko... Właśnie kwestia, że nas kierowały, tylko podejrzewam, że może do samych tych klas i nic więcej. Zobaczę, czy tam coś mogę przejść. Nie, nie możemy. Liczyłam, że tak jak wtedy pod tym konarem przeleziemy. Dobra, to wiecie co, może gdzieś koło jakichś śmietników jakąś klamkę znajdziemy, czy coś. Raczej mi się nie wydaje, że to jakoś mocno daleko to by było. Co prawda tu nam ładny plac się ukazał, ale dobra, chodźmy tam bliżej wejścia, może tam coś znajdę. Popatrzcie, tutaj jakiś śmietnik jest, może tutaj coś by było do znalezienia, czy coś? Nie? A tutaj to coś na górze? I think there's a broken window up there. If only I could reach it. No, wiesz, tutaj to ty z chęcią pewnie dosięgniesz tamtym śmietnikiem, tylko. Aby dosięgnąć tamtym śmietnikiem, to ty chyba coś potrzebujesz, żeby to otworzyć, nie? Ewentualnie, nie wiem, jakieś pudła sobie nazbierasz? Zaraz popatrzymy, poszukamy. A czy po prostu tej szyby nie można tu wybić? No tu teraz nie wezmę. Na górze nic, nic. Nic nie mamy. Dobrze. Zaraz przejdziemy sobie troszkę w lewo. Zobaczymy, może tutaj coś nam dadzą. Bardziej, bo lewej strony nie eksplorowaliśmy, nie? O, jakaś tablica, patrzcie. I też są strzałki. Ośrodek Niwa. 69. uroczyste otwarcie. Rocznica Powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Okej.
Dobrze, to niżej to nie. Dobrze, to idziemy dalej. O, tutaj są jeszcze strzałki. Zaraz zobaczymy, co tu nam dadzą. O, maluch. Maluch, nie? Maluch! Jaki maluch. Doubling as a spare bedroom, apparently. No to wychodzi. Co tu dają? A, bagażnik, tak. Byłam strasznie zdziwiona, że bagażnik w maluchu jest z przodu. Ukochana, lato w pełni. Ośrodek pęka w szwach od wczasowiczów. Wiesz, co to oznacza? Więcej pracy dla twojego małżonka. Ale to dobra praca, uczciwa. Pan Rekowicz powiedział, że zatrudni mnie na stałe. Dasz wiarę? Nie spieprzę tego. Nie tym razem. Obiecuję. F. Kim jest nasz pan F? Czy tu jeszcze coś jest? Chyba już nie. To możemy stąd sobie się odtegować. Otwórz to. Not much here. Widzę naszą klamkę. This could come in handy. Tak, widzę klamkę. Już wiemy, co my z tym zrobimy, prawda? Dobrze. Łączyć z tym... Ow! Shit! What the hell? Nie przestraszyłam się. Nie zdążyli mnie tym wystraszyć. Dobra, to chyba tyle, więc ja tutaj dalej biegać bez sensu nie będę. Wracamy sobie do tej klamki naszej. I jak otworzymy, to pewnie śmietniki będziemy mogli wskoczyć na górę. Tak mi się wydaje, że to będzie najprostsze i najszybsze. Dobrze, że do tego ośrodka aż trzy drogi prowadzą i można na szybko sobie tu przebiec. Ciekawa jestem też, ile jest tych wszystkich tych kartek pocztowych. Bym chciała zebrać wszystkie. Zobaczymy. I widzicie, te strzałki to jednak takie zwodnicze były te poprzednie, nie? O. I poszło. Dziękuję. So began the great dump. Heist of 1999. Okej, okay, to teraz to poproszę. Ksiądz, czy tu czegoś nie ma, ale nic się raczej nie podświetla, więc wydaje mi się, że nie mam co tutaj łazić. No w sumie facet nas, słuchajcie, tu zaprosił, kazał przyjść. Właśnie. I co? I drzwi zamknięte, nie czeka na nas pod ośrodkiem, no wiecie co. Dobrze, wyłaź. Jeżeli on sam tędy właził, no to nie wiem jakim cudem. Muszę przyznać, że ma całkiem fajną tą kurtkę. Ja bym się w sumie zaczynała w tym momencie martwić, jak ja stąd wyjdę, skoro tak musiałam wchodzić. Dobrze, do wnętrza hotelu się dostałam. Co dalej? Poszukaj Tomasza, dobrze. Okej, okay, tutaj raczej go nie znajdę. Chodźmy od razu tędy na schody, skoro Hello? Nas tutaj eksponują. Coś tu będzie dla mnie? Thomas? Oczywiście, że coś będzie. You there? Gaczątko, paski legendy, smog wawelski. Dlaczego wypadają mi zęby? Powrót do szkoły, łamigłówki i krzyżówki. Wiele, wiele więcej. No dobrze, no to takie bardziej tu dla dzieciaków widzę atrakcje zostały. Tu... O! Zaraz, my weszliśmy chyba tędy. Tu weszliśmy. W lewo są schody. No dobra, to nam i tak niewiele mówi, bo połowa rzeczy tutaj prawdopodobnie jest zawalona. Nie będzie wcale tak łatwo tutaj wejść. Czy to mogę zobaczyć? Tak. Kowalski, smok, Lauren, żelazo. Brunon, Halina, Wiktoria, Borys. Księga gości. O, ale tu już mnie niepokoi. Czemu tam się świeci światło? Naprawdę. Gwiazda teatru Bolszoj. Okej. Okay. Tam jest światło. To jest niepokojące, skoro ten ośrodek jest od tak dawna opuszczony. Dlaczego tam działa światło?
jeszcze na podłodze. Chyba, że to jest ta latarka. Tak, to jest latarka. Czyli gdzieś tu był ten Tomasz cały. Czy on mnie właśnie podgląda? Hello? Thomas? Wiecie, do czegoś takiego bez broni bym nie weszła. Co jest? Czy ktoś tutaj się w lśnienie jakieś bawi? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ja tego... Dobra, czyli czymś musimy to otworzyć. Dobra, idziemy na poszukiwania. Zaraz zobaczymy, co nam tu dzyndza. Już przejdę tędy. O, kolejna pocztówka, którą chciałam. Bardzo fajnie. Najdroższa, wiem, że obiecałem, że was odwiedzę, ale nie zgadniesz, co się stało. Dostałem awans, poważnie. Od dziś jestem kierownikiem personelu. Naprawdę myślę, że to może być to. Nowy początek, prawdziwy dom. Dla nas oczywiście. Ty, ja i dzieci. Wiem, że to szalony pomysł, ale pomyśl tylko. Twój na zawsze, F. Panie F, pańska żona do pana musi mieć mega cierpliwość. Boże, patrzcie tam z tyłu, ten odkurzacz taki stary. Matko. No o, to sobie zobaczmy. Wspaniały wypoczynek nad jeziorem. No. Tak, dobra. Gdzie to dzyndza? Tu dzyndza. Jezu, znowu ta piłeczka. Że teraz uda ci się ją podnieść, to wiesz, jakaś retrospekcja czy coś? Właśnie. Dziecko, gdzie twoja ręka? Smutka. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah, I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Take your
the second floor. We can look there. Come on. Hurry, oh, wait. I can't go that way. Damn. No tak, ona przejdzie. My tak nie bardzo w normalnym świecie. Poszukaj Tomasza, zrobione. Spotkaj się ze Smutką na drugim piętrze. W ogóle ja nie mogę siebie tutaj przybliżyć, ale zauważyłam jedną rzecz, że nasze postacie mają tak jakby połowę skrzydeł jako wisiorek i jedna i druga, nie? Więc zastanawiam się, czy to właśnie jest coś takiego jakby ich, nie wiem, połączenie, nie? Że jedna ma jedną część, druga drugą. Zaraz zajdę tędy, może coś bym zobaczyła. Tam są drzwi, więc macie w tym świecie, ja przejdę. O, tutaj widać, że ja nie przejdę. Jesteśmy zbloczeni. Musimy się właśnie dostać tam na górę w takim razie. I tutaj też jest ściana, no stąd przyszliśmy. Dobrze, to ja myślę, słuchajcie, że w kolejnym odcinku sobie tam spróbujemy się dostać. Być może w jakiś sposób teraz magicznie będę mogła otworzyć tamtą bramę, o tą przed nami, i dzięki temu się dostanę na górę, bo raczej windy po prawej nie działają, coś mi się wydaje. No jak nie w moim świecie, to w duchowym tym bardziej. Dobrze, więc kończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.